byłam zwykłą osobą, która była katoliczką, chodziłam co niedzielę do kościoła. W momencie, kiedy przychodziły do mnie cierpienia, takie życiowe, nigdy nie obwiniałam Jezusa o to, że coś takiego złego dzieje się w moim życiu. Za każdym razem starałam się Mu dziękować za to, że tak się dzieje, a przede wszystkim prosiłam Jego i Matkę Bożą, żeby w moim życiu byli. Natomiast postanowiłam, że chcę poznać żywego Jezusa, który nie tylko będzie w moich modlitwach, ale chciałam Go poznać z tej strony jako takiego dobrego tatę i mojego przyjaciela. Usłyszałam, że jest wspólnota w Skierniewicach, Głos Pana i że tam tego Jezusa po prostu poznam. Poszłam do tej wspólnoty. Pierwsze moje spotkania z ludźmi z tej wspólnoty były takie, że miałam odczucie, jakbym została zbombardowana miłością, ponieważ ci ludzie wydawali mi się wspaniali. Byli ludźmi, którzy chcieli pomagać wszystkim. Ja byłam zachwycona tą wspólnotą i liderem tej wspólnoty. Widząc te wszystkie cuda, uzdrowienia, które się działy w tej wspólnocie, w pewnym momencie tak jakby zaczęłam zaniedbywać to, co robiłam dotychczas, będąc nawet dalej od Pana Boga, niż w tym momencie, kiedy znalazłam się blisko Pana Boga. Jeżeli zaczynamy być blisko Jezusa, szatan nie może tego znieść. On wtedy składa nam tak zwaną propozycję nie do odrzucenia. Ja taką propozycję od szatana dostałam, ponieważ będąc w tej wspólnocie, kiedy wcześniej byłam osobą pokorną, cichą i nigdzie nie chciałam zaistnieć, tutaj poczułam tą moc. Poczułam te dary i łaski, te cudowne rzeczy, które się tam działy i też chciałam taka być. W momencie, kiedy wcześniej, pomagając ludziom, wychodziłam i pomagałam im tak po ludzku, tak teraz, wychodząc na ulicę, kładłam na nich ręce i chciałam, żeby przez moje ręce ci ludzie byli uzdrawiani. Ogłaszałam cudowne uzdrowienia w imię Jezusa. W momencie, kiedy w mojej pracy okazało się, że ktoś jest bardzo ciężko chory, ja ogłaszałam, że ta osoba będzie na pewno na 100% uzdrowiona. Po czym wielokrotnie okazywało się, że te osoby albo umierały, albo działy się jeszcze gorsze rzeczy z tymi osobami. To w pewnym momencie było dość zaskakujące, ponieważ wydawało mi się, że będąc blisko Boga, powinnam czuć Jego obecność. Natomiast w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy i te cuda, rzekome cuda, te łaski, które wydawało mi się, że mam, okazywały się totalną bzdurą i pomyłką. To była pycha, która weszła w moje życie. Przestali się dla mnie liczyć całkowicie ludzie. Zaczęła się liczyć tylko i wyłącznie łaska i te dary, które otrzymywałam. No na pewno nie od Jezusa, teraz już wiem o tym. I tu zdałam sobie tą sprawę, że to była ta propozycja szatana, którą otrzymałam. Ponieważ on mi pokazał ten świat, w którym mogę pokazać ludziom, że jestem lepsza. Mogę się nad nimi modlić, jestem lepsza duchowo. Byłam oczywiście w błędzie. Wiem, że było to bałwochwalstwo i robiłam coś strasznego. Ponieważ nie wiedziałam, ogłaszałam słowa nad tymi ludźmi, nie wiedząc, jaki plan Jezus ma dla tych ludzi. Ja w momencie ich krzywdziłam, ponieważ ci ludzie raz, że nie byli zdrowi, a dwa, że popadali w jeszcze większą depresję, ponieważ oni złapali się mojego słowa. Usłyszeli, że będą uzdrowieni, będą bogaci, będą mieli wszystko, czego tylko zapragną, bo Jezus im to po prostu da. W grudniu 2017 roku trafiłam na wielkie zawierzenie Matce Bożej, Niepokalanemu Sercu w Niepokalanowie. Tam Maryja otworzyła mi oczy, prosząc ją o to, żeby pokazała mi prawdziwą drogę. Nie było cudownego uzdrowienia. Wręcz przeciwnie, po wielkim zawierzeniu zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu. Wszystko się posypało. Wszystkie rzeczy, brudy, wszystko, co robiłam przez tyle lat, wypłynęło na wierzch. Teraz wiem, że to mi pokazała Matka Boża, żebym mogła zmienić swoje życie. I wtedy zaczęła się ta droga krzyżowa, ponieważ musiałam przez te wszystkie grzechy przejść z Jezusem. Wszystko przepracować, żeby On mi to przebaczył. Dopiero na końcu drogi, kiedy zostałam z tego wszystkiego oczyszczona, mogę powiedzieć, dzięki komu tutaj jestem.